teraz kierowcą Mariana. Marian swoją krypę odstawił na przegląd. I jak już sobie tak jeździmy, to miałem powiedzieć o tych pozwoleniach na broń, bo Marian przeszedł drogę kolekcjonerskiego pozwolenia, gdzie miał tylko i wyłącznie do czynienia z WPA, a ja przeszedłem przez drogę pozwolenia sportowego, gdzie nie miałeś do czynienia z WPA. No jeszcze nie miałem, tak naprawdę WPA to będzie tylko formalność teoretyczna. Więc tak, droga kolekcjonerska zdecydowanie szybsza, ale tańsza. Ale bardziej stresująca, mi się wydaje. No, trzeba coś umieć. No, trzeba się przygotować. No, Marianowi cały od pomysłu do realizacji, do otrzymania pozwolenia na broń przy pozwoleniu kolekcjonerskim zeszło miesiąc czasu. To już sobie pojechałeś na pierwsze zakupy, odkąd wpadłeś na ten pomysł. Także to jest wyjątkowo szybko. Niemniej jednak jest stres związany z egzaminem, że trzeba się do tego egzaminu dobrze przygotować i stres związany ze strzelaniem, bo jednak przychodzicie na strzelnicy, dostajecie nie swoją broń, broń, którą widzicie pierwszy raz na oczy, no i trzeba się wykazać punktacją. Czyli dobrze, że tym wszystkim nie trzeba się wykazywać na pozwoleniu sportowym. Nie, no też się trzeba, ale trochę inaczej. Bo po pierwsze, ja powiem teraz, jak jest z pozwoleniem sportowym. Jest drożej, bo samo uczestnictwo w klubie, zależy kto, jakie tam ma stawki, ale jest przez to nieco droższe. Droga jest na pewno wydłużona, bo będzie to trwało, lekko licząc, pół roku, z tego co już widzę, bo my już jesteśmy po egzaminach, już te wszystkie dokumenty gdzieś tam pojechały, ale zanim to przyjdzie, zanim to się przemieli, bo to przychodzą najpierw licencje, potem trzeba najpierw patent, potem trzeba wystąpić o licencję, potem z licencją trzeba wystąpić dopiero o pozwolenie. No to jest droga kilkukrotnie razy dłuższa, kosztowniejsza na pewno też, poza tym wiąże się to z tym, że jednak trzeba startować w zawodach, żeby utrzymać tą licencję, bo na kolekcjonerkę to nic nie trzeba robić, po prostu dożywotnio można powiedzieć, że to działa, dopóki nie wezmą was na albo nie zrobicie jakieś głupoty, albo nie przejdziecie badań, jakby was policja ponownie wyznaczyła do badań. W sportowym trzeba robić, brać udział w startach takich strzeleckich, jakichś tam, jak to się nazywa, zawodach, tak? Ale są też korespondencyjne, to będziemy... No ale w korespondencyjnych ci nie zaliczają. Nie? Czyli takie normalne trzeba jeździć. Ile trzeba w roku? Trzy zawody. Trzy osobostarty, jak to mówią. Trzy osobostarty trzeba zrobić w roku, żeby utrzymać licencję. Ale jeśli chodzi o zdawanie, jest o tyle prościej, że tak, zdajecie sobie, tak jak w przypadku tego klubu, gdzie ja się zapisałem, no to zdajecie sobie na terenie klubu, strzelacie sobie z broni, z której żeście się w klubie, z którą mieliście się możliwość zapoznać, czyli postrzelaliście już z tego, wiecie jak to chodzi, wiecie jak to znosi. Przede wszystkim nie ma czegoś takiego, że musicie wystrzelać punktację, tylko macie wystrzelać skupienie. Uważam, że to jest złe, powinno się na punkty strzelać. To? Nie na żadne skupienie. Skupienie to jest, wiesz, od dupę potuc. Powinno być tak samo jak na tym punkty i tyle. No tutaj jest skupienie, to tyle jest prościej, że wystarczy, że możecie nawet trafiać poza tarczę, tylko żeby to wszystko było w jakimś tam, że tak powiem, skupieniu. I ta droga jest na pewno mniej stresująca, bo nie ma tego zupełnie stresu związanego z egzaminem, bo też sobie zdajecie go w klubie, przyjeżdżają panowie z PZSS-u, którzy nadzorują oczywiście to, żeby to było zgodnie z wszelakimi zasadami, ale jest to na terenie klubu i no taka droga będzie zdecydowanie mniej stresująca. Czy bym poszedł teraz Marianową drogą z perspektywy czasu? Pewnie byś nie poszedł, by ci się nie chciało uczyć. No tutaj w zasadzie to samo zdajesz, plus więcej, nie? No ale chyba, no, chyba bym nie poszedł. Nie wiem, w klubie, polecam w klubie. My żeśmy robili w klubie Świecka w Skarżysków? Nie, Starachowica. W Starachowicach. Bardzo to było sympatyczne, zostaliśmy przeszkoleni, byliśmy na tych wszystkich, no potem, żeby się dowiedzieć, jak to będzie wyglądało, postrzelaliśmy z tej broni, także no nie było tak, że przechodzicie na egzamin i nagle dostajecie coś i nie wiecie, co z tym zrobić. No tyle. Coś byś dodał? Nie. Jaką drogę byś ty teraz wybrał? Taką samą, jak wybrałem wcześniej. No ale ty mówisz, że się zastanawiasz nad sportowym. Znaczy wiesz, ale sportowe to ja bym chciał po prostu po to, żeby jeździć, bo mnie interesuje na przykład sport jako taki, strzelectwo, natomiast was nie interesuje, nie? No to wiesz, tylko dlatego, żeby było łatwiej wybrać tam drogę. No mnie jak nie interesuje, jak mnie interesuje. A ja bym chciał pojeździć, ale wiesz, jak można bez tych, znaczy ja jestem członkiem tego PZSS-u tak samo też, nie? Także wiesz, jeśli nie mam co prawda patentu ani licencji, ale pewnie wiesz, że nie będę startował w jakichś tam zawodach, które będą mnie do czegoś tam upoważniać czy coś, także jak się będzie dało bez
tych, to będę startował. Czy już startuję właściwie? Byłem dwa razy na tym Grand Prix. A to Grand Prix to się by się liczyło do tych startów? Nie, takich? Nie, to akurat nie. To jest taki po prostu Grand Prix Jędrzejowy, ale bardzo fajny. A i dodam jeszcze, że dużo bardziej kosztowny to jest, bo co roku trzeba płacić składki poza te zasadowskie, plus jakieś tam dodatkowe opłaty i też to i klubowe i to kosztuje na pewno sporo więcej niż kolekcjonerskie, bo kolekcjonerskie się już nic nie płaci. W momencie, kiedy się zda... Płaci się też do klubu, no bo muszę być kolekcjonerem, znaczy w klubie kolekcjonerem. No tak, ale to 10 zł rocznie, nie? No można i wiesz, do innego się zapisać, który jest droższy. No, także to jest droższe, no i piszcie, jak wy wybieracie, żeby kogoś tam może też na tą drogę skierować taką, a nie inną. Ja wydaje mi się, że jak teraz widzę, jak to wygląda, to dla kogoś, kto chce, ma odpowiednią ilość środków finansowych, bo to jest tutaj największą przeszkodą, bo lekko licząc, przy takim twoim pozwoleniu to jest ze 4000, jeśli chodzi o koszty, zanim się zakupi broń. No, egzaminy, szafa, te wszystkie inne rzeczy. Tak samo, wiesz, tak samo będziesz musiał płacić za to. No to tak, no u mnie będzie za 6000, czyli za 2000 będzie to drożej kosztowało, tak liczę. Bo tak samo... Myślę, że chyba, znaczy 1000 egzamin, no nie wiem, koło 1000 pewnie wystrzelałem na strzelnicy, 1500 za szafę. No to już masz 3,5. Plus lekarz 500, to jest 4. No i w sumie chyba tyle. No to mówię, 4000 przy pozwoleniu kolekcjonerskim, jeszcze bez zakupu broni, a w sportowym, no ten klub u nas dość dużo, bo to wpisowe 1000 zł, potem 35 zł miesięcznie opłata, plus te wszystkie opłaty dla PZSS i za egzaminy. No liczę 6000, że to tak, zanim się będzie można kupić broń, już razem z tą szafą SJ. Pamiętasz, jak byliśmy pierwszy raz pogadać i jak nam gościu właśnie mówił, że to tam, nie wiem, właśnie ze 6, czy nawet on mówił chyba więcej tysięcy. Ja mówię, co tam tyle może kosztować? Bo to jest jakieś bzdury opowiada. Tu jednak, tak jak się to przejdzie, to tak jest. No nie wydaje się tego w jeden dzień, ale jak się sumuje, to jedno, ale trzeba drugie, trzecie. Sobie, no, to... albo odskładać najpierw, albo nie wiem, no, skarbonkę, świnkę nadwyrężyć, albo kartę, limit kredytowy. Niestety. Chwilówek nie polecamy. Chwilówek nie polecamy. Chociaż jak będziesz miał broń, to możesz się strzeliwać, jakby cię przyszło.